Hej, z tej strony Paulina. Pewnie nie wiecie, ale jest dzisiaj dzień Czarnego Kota. Z tej okazji przygotowałam dla Was kilka książek. Na początek Czarny Kot, Biała Kotka. Czy pomimo różnic kociaki dadzą radę żyć w zgodzie? Warto to sprawdzić. Ja Bobik, czyli prawdziwa historia o kocie, który myślał, że jest królem. Ciekawa opowieść o życiu z punktu widzenia kota Bobika, a zarazem nietusinkowo ilustrowana. Oto kot to mała encyklopedia z pazurem, z której dowiemy się m.in. o kociej anatomii, komunikacji czy dalekich kocich kuzynach. Na koniec pokażę Wam, jak zrobić zabawne kociaki wydzierane z gazety.